Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę Dele Alliego w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od meczu z Liverpoolem. Poprzedni odcinek to był odcinek, który był dość dobry, bym powiedział. Bo nawet bardzo dobry, bo wygraliśmy w sumie wszystkie mecze. Najpierw wygraliśmy z Evertonem 2-1, potem wygraliśmy 3-2 z Burnley. I to nasze, myślę, że największe zwycięstwo, czyli zwycięstwo z Arsenalem 3-0, gdzie zdobyliśmy hat-tricka. Hat-trick zawsze jest naprawdę miłą rzeczą, żeby zrobić, fajną rzeczą, żeby zrobić, ale tym bardziej w derbach północnego Londynu, tym bardziej to więcej znaczy. Zwycięstwo 2-1 z Nottingham i potem duże zwycięstwo w ćwierćfinale, chyba właśnie Ligi Europy nad Sevillą, aż 4-1, więc jesteśmy jedną nogą już w następnej fazie, fazie tej pucharowej, a teraz przed nami mecz z Liverpoolem, duży mecz. My realnie jeszcze jesteśmy, wicemistrzostwo jesteśmy na pewno bardzo w stanie zrobić, a nawet nie możemy się wypisać jeszcze z mistrzostwa, więc na to liczę. Na to liczę, że dam radę to zrobić. A więc możemy przechodzić do tego spotkania. Skład jest gotowy i pora na starcie z Liverpoolem. Możemy zaczynać. Muszę być na pewno kolejny duży występ tutaj w wykonaniu naszej drużyny. Zobaczymy, czy dam radę. No właśnie, wydaje mi się, że jakby no dosłownie już od jakiegoś czasu wiem dobrze właśnie, że nie możemy się już pomylić. Jeśli naprawdę jeszcze realnie chcemy to zrobić, chcemy wygrać, no to nie możemy się pomylić. Już nie ma jakby może być miejsca na pomyłkę tutaj. Wydaje mi się, że jedna porażka i to jest koniec. Nawet jeden remis, szczerze, wydaje mi się, że jest koniec. Jakby ogólnie strata punktu jakkolwiek właśnie, wydaje mi się, że to jest koniec dla nas. Oj, kłopoty, ale świetna interwencja. Nie widziałem, który to obrońca zrobił, ale fenomenalna interwencja. Fenomenalny ten blok, który daje nam dalej 3 sekundy na razie. Podaj to, wybij to może lepiej. Gol. Tą piłkę trzeba wybić, tą piłkę trzeba momentalnie wyrzucić z pola karnego, nie można pozwalać sobie na takie zagrożenie, ale niestety właśnie, tak to jest, faul, to jest taki pewnie stworzony zawodnik, który dostaje żółtą kartkę, Jan Kuba Mintek, on ma żółtą kartkę. Dobra, piłka tutaj do mnie. Jeszcze tutaj na dół. Strzelaj. Strzelaj. Czy to był strzał nieprzyblokowany? Wow. To się nie spodziewałem takiego słabego strzału. Takiego słabego strzału naprawdę się nie spodziewałem, że nie był przyblokowany i on tak źle uderzył. Aj, no niedobrze. To była sytuacja, w której minimum powinien być strzał celny. Tu jest za dużo miejsca. Nie można pozwolić na taką, że ta piłka tak szybuje dalej, może powiedzieć wysoko i to przechodzi. Chloszek, to jest twoja sytuacja, to jest twoja sytuacja, słupek. Najpierw interwencja Alissona, potem słupek, nie wierzę naprawdę, że to się tak skończyło. Jeszcze dam przycisnąć ich, bo jeszcze coś możemy tutaj zdziałać. No super, zdziałałem ślizg nogi. Ta piłka tam była blisko i bardzo chciałem, ale niestety potrafiłem w nogi. Dobra, piłka tutaj. Jansen. Dobre przejęcie piłki. Tam naprawdę było na limicie, bo to się mogło skończyć karnym. Solomon, musisz być szybciej. Musisz być już dalej, żeby... To jest faul, ale dajcie mi piłkę tutaj jeszcze. Tego nie podaję może na siłę do mnie. Tutaj właśnie jest dużo miejsca, ładnie. Właśnie, żeby tutaj podawać mądrze. To musi być strzał od razu. Gola nie ma. Mamy żółtą kartkę, wiedziałem o tym, że to na nas czeka. Bardzo by się przydało. Bardzo by się przydało strzelić. Bardzo by się przydało strzelić. Bardzo by się przydało strzelić i to jest gol. I to jest ten właśnie stworzony bardzo zawodnik. Nie wiem, czy nawet czasem to nie on wtedy źle wybił, jak my straciliśmy bramkę. Więc tym bardziej fajnie, jakby to był on. Wtedy byłby to bezpośrednie, jak można powiedzieć, zrywam, że fajnie się za to, że tam zawinił przy pierwszej okazji. Świetnie.
Świetnie. Jest to kluczowe, jak szybko właśnie tutaj wyrównaliśmy. Cairns, szczerze nie kojarzę jakby naprawdę go w ogóle, nie wiem, naprawdę. Nie przypominam sobie jakoś zbytnio jego gry przedtem. Nie wiem czemu, ale jakoś nie przypominam sobie. Ale ważne, że strzela bramkę dużą. Musimy też rzeczywiście my uważać tutaj. Nie wiem, czy mogę robić wślizg jakiekolwiek, bo są mega ryzykowne. Oj, oj, gol. Czemu naprawdę robimy to sobie? Czemu my musieliśmy chwilkę powalczyć tylko po to, żeby dosłownie po sekundzie praktycznie stracić bramkę od razu? Straszne. To jest straszne, co zrobiliśmy. Dobrze, tutaj przychodzi Chlosz. No, czemu gra mi zabrała tutaj podanie? To podanie było spokojnie do zrobienia. To było spokojnie do zrobienia podanie. Kliknąłem dobrze, wszystko zrobiłem dobrze, ale właśnie już praktycznie nie mogłem zrobić więcej. A tam ball roll i zapomniał podać. Pięknie. Tylko naprzód, Kulusewski. No właśnie, jakby już tył, do tyłu. I co z tego wszystkiego? Jeszcze straci piłkę, brakuje tam. Rish dostaje dobrą piłkę. Strzał w naszym wykonaniu, ale nigdy, no nie, ten zawodnik nie umie strzelić naprawdę. No, daje analog na dalszy słupek. Normalnym zawodnikiem, jak na przykład gram karierę menadżera Schalke na przykład, no robi to samo i to idzie w tą stronę. A Dele Alli nie umie wykończyć z daleka. I to jest okropne, jakby tyle inwestowałem w jego, żeby w jego, może powiedzieć, umiejętność, żeby się rozwijały strzeleckie, a po prostu to jest dla mnie niesamowite, jak on może dalej tak wykończyć katastrofalnie. Tak bym chciał mu zrobić ślizga, jakby nie w niego, ale w tą piłkę, bo tam czułem, że mógłbym to zrobić, ale no nie mogę tego próbować robić. Musimy troszeczkę zaryzykować. Wybij, 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 wybij. Jeszcze może Ulrich. Pięknie. Potrzebuję, żeby Kulusewski się lepiej zachował w tej sytuacji, a tak to mi troszeczkę przeszkodzi, ale dobra, biegniemy. To jest. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Chciałem zachować spokój do końca. Chciałem wyhamować, na spokojnie wycelować. I zrobiłem to po prostu za późno. I przeze mnie nie ma bramki na 2 do 2. Nie wierzę, że to się tak wydarzyło. Nie podoba mi się właśnie, że tobie naprawdę nie ma czasu grać do tyłu. Naprawdę czasami trzeba zrobić ryzykowną akcję, ale naprzód, żeby to właśnie pójść. Chloszek, żebyś też strzelił od razu. Pięknie, Chloszek, pięknie, ale to i tak mnie ten mecz denerwuje. Naprawdę, dopóki nie wygramy, to mnie ten mecz będzie denerwował, bo jeśli my naprawdę nie wygramy, to będę winił siebie między innymi. Oj, tutaj muszę uważać, żeby czasem nie zahaczyć go. Złapmy go wreszcie. Niech go tutaj właśnie złapie w końcu, dobra. Może ja tutaj się pojawię, tylko dobrze, że podaj do mnie, super. Ale właśnie ten. Czasami Dele Alli ma dosłownie prędkość normalnie jakiegoś. Nie, naprawdę, jak wolnego zawodnika, naprawdę. Nie wiem. Dawniej mam wrażenie, jakby mi się kojarzy z kartami FIFA, tak dawnymi. Na przykład pamiętam, że Mertesacker miał na przykład bardzo niski pace. No naprawdę, to było jakby przyspieszenie na takim naprawdę poziomie. Ja bym miał, nie wiem, z 30 pace'a. Tak, teraz jesteśmy. No i teraz właśnie nie mamy w ogóle prędkości tutaj. Tylko Kulusewski podaj, dobra. Chloszek. To jest właśnie ten problem. Brakowało mnie tam przy tym jednym podaniu. Bo tak to coś, że to się tak może skończyć, dobra. Tylko żeby to jeszcze wygrać. Właśnie mówiłem to, tylko żeby to wygrać. Zabierz tę piłkę tylko. Super. Ja naprawdę już nie mogę biec, to jest najgorsze. Ja dosłownie jakby jestem bezużyteczny już praktycznie. Solomon, nie ma do kogo podać. Jeszcze tutaj znaleźć podanie, super. Biegnij Ulrich, bo ja nie mogę. Ulrich. Jeszcze oddajemy ten strzał, ale nie ma. Jeszcze atakować go od razu. Atakować go nie może mieć. Nie, on nie może mieć czasu. Nikt nie może tutaj mieć czasu w Liverpoolu. Od razu musi mieć
trzech, czterech zawodników, naprawdę, a i prawie. Musi mieć od razu z trzech, czterech naszych zawodników. Nie mogę biec szybciej. Ja już, który nie mam paska kondycji, naprawdę mam wrażenie, że mam większe chęci od niektórych zawodników. Naprawdę, potrzebujemy każdego praktycznie, żeby tutaj z ataku próbował zaatakować, bo naprawdę to się może udać. To się naprawdę może udać. No i właśnie o to chodzi. Oby się nie uda z Pawłem Kulusewskim, masz tyle miejsca. To jest gol, Dele Alli trafia 3-2 i to naprawdę dobrze smakuje, bo wiedziałem, to by wisiało nade mną to, że to przeze mnie nie wygramy tego meczu. Nie wybaczę sobie, gdybym naprawdę tak zmarnował tamtą sytuację, ale teraz mamy bramkę 3-2 i to może być na zwycięstwo. Bałem się tego strzała i pomyślałem sobie, że wolę, pomimo że i tak już zniszczyłem jedną sytuację, wolałem sobie zaufać niż to przekombinać z jakimś podaniem. Udało się. Udało się. Bramka, nie wiem która w tym sezonie ligowym, ale bardzo ważna na pewno. Ledwo co już chodzę, praktycznie nie chodzę, bo już nie mam kondycji praktycznie, ale jeszcze jakoś gramy. Teraz tylko dobra wybrona. Teraz musimy tylko dobrze wybronić. Nie może mieć tyle miejsca. Oj, ta główka. Bałem mówić, że naprawdę Kosta nie może tego puścić. Czemu do tyłu gramy? Czemu do tyłu gramy? Nigdy do tyłu. Nawet wybić przed siebie, jak najmocniej się da. Nie musisz do kogoś podać nawet celnie, tylko... Wow, zamarłem. Dosłownie przez chwilę naprawdę już... Dosłownie przez pół sekundy byłem pewny, że to będzie gol. Ale jakimś cudem nie. Jakimś cudem nie jest to gol. Teraz do nas, podaj. Dobrze. Dele Alli, świetnie. Tego nie spanikuj. Dobrze. Zagrajmy to mądrze. Wardiol. Dobrze. Pięknie. Naprawdę było nerwowo. Ja sam mogłem właśnie być jednym z tych, który przyczynił się do tego, co by się wydarzyło potencjalnie remisu lub porażki, ale wygraliśmy ostatecznie. I mamy bramkę na zwycięstwo też. Chyba teraz będzie mecz z Sevillą. Tak, to jest mecz, który przesymuluje. No, nie wierzę, że u siebie stracimy przewagę 3-bramkową. My to powinniśmy nawet ten mecz wygrać. No i wierzę, że to damy radę zrobić. Nasz zawodnik fajnie, aby mógł odpocząć, bo jest zmęczony, ale gra. Ale gra tutaj. Mecz się kończy wynikiem 3-2 dla nas. Dele trafia. Bramka zwycięstwo ponownie. Nie była to bramka tak samo ważna jak ta zwycięstwo, bo tam tak szczerze, jakbyśmy nie trafili, to i tak byśmy awansowali, ale tak i tak fajnie strzelić bramkę. Czyli to był ćwierćfinał. Atalanta, Borussia, Lipsk. Ciężcy rywale, ciężcy na pewno rywale. Aston Villa. Dobra, oczywiście tak mówiłem. No dopóki się liczymy w walce, to będę grał. Dopóki się liczę w walce, to będę grał. I możliwe, że dzisiaj się wypiszemy z walki już o Premier League, więc w sumie może mało zostało meczu do rozegrania. I zaczynamy to spotkanie z Aston Villą. Fajnie byłoby, ten mecz był dużo mniej nerwowy niż mecz z Liverpoolem. To byłoby fajnie, na pewno. A chciałem jeszcze wycofnąć i potem podać dopiero. Nie miałem jednak czasu na to wszystko. Lewan atakuje na skrzydle. Trzeba uważać na jakąś potencjalną wrzutkę i właśnie ta wrzutka jest. Wow, to było bardzo ryzykowne. Ja sam przez chwilę właśnie nie mówiłem, bo przecież się bałem, że będzie karny. Ale to podanie to przejdzie teraz. Przeszło jeszcze. Dużo miejsca masz Elliot. Elliot, nie wiem, czy pomyślałem o jakimś Elliocie. Ulrich rzeczywiście to był. Jak mi się nazywa ten zawodnik? A, Milot właśnie. Nie wiem, czemu pomyślałem. Nie wiem, czemu. Pomyślałem o Milocie, ale tak powiedziałem Elliot. Nie wiem, czemu. Fini. Pepi teraz. Dobra, przejęcie piłki. Jeszcze się tutaj udało jakoś podać. Aj, prawie tam Ulrich. Na razie nie, musimy uważać, bo na razie Aston Villa dość dobrze tutaj wygląda. Tak właśnie podawać sobie tutaj za dużo. Piękna piłka do nas. Strzał od razu. Nawet jeszcze ta piłka z powietrza, ale spamuję mu kółko. I tak nie posłuchać, i tak nie posłuchać. Nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem czemu. Ale teraz może strzelimy, nie? Wardiol, ty nie strzelaj. Wardiol,
Guardiol. Dobra, już bałem się, że jeszcze podanie do nas. Z prostej nogi może będzie lepiej. No nie była to zła próba. Finezinie po prostu mam wrażenie, że nie mogę wykończyć. Mam wrażenie, że Finezinie to na pewno nie mogę robić. Bo jeszcze strzał z daleka, czasami się uda, żeby trafić. To piłka nie miała aż tak do tyłu pójść, ale poszła aż tak do tyłu. Kulusewski do tyłu, wycofanie. Tylko żeby tą akcję zaakcentować strzałem, to byłoby miło, a nie wypuszczenie piłki. Nie wypuszczaj piłki w takim momencie. To jest zbyt ciasno tutaj, zbyt dużo zawodników zrywali, żeby sobie wypuszczać tak piłkę. Chloszek uderz na dalszy. No i to o to chodzi. Jeszcze teraz Brennan, tylko tą piłkę. Właśnie, albo zostaw, albo pewnie weź. Żeby nie było czasem tak, że ledwo to dotknie i nagle ta piłka upadnie tam. Piłka jeszcze do nas. Strzał w naszym wykonaniu. Dobra, nie podaję może jednak do nas. Właśnie to miało być... Aż to byłaby piękna asysta. To byłaby taka piękna asysta. Nie udało się jednak. Ben White, super. Chloszek. Uderz, uderz Chloszek, bo on wyszedł. Aj, nie udało się. No, zaczynamy ich atakować. Sterling u nich gra. On miał odwieszyć buty na kołek, czyli ma kończyć karierę. Żółta. A, żółta czy nie, nieważne, ale to będzie... Mógł być, znaczy faul, bo gramy dalej, ale Chloszek mnie zmylił. Chloszek poszedł tam, gdzie ja planowałem iść. Przeszkodzi mi ostro. Nie lubię takich sytuacji, w których dosłownie jakby może powiedzieć, nie zrozumiemy się i to psuje akcję. Właśnie wystarczyło, żeby on nie poszedł tam akurat. A on poszedł tam właśnie, tam gdzie ja planowałem na początku iść. Wybić tą piłkę, dobra. Jeszcze mamy kondycję. Dobra, nie zrobi tego samego co z Liverpoolem tylko. I nie zrobiliśmy. I mamy gola. 1-0. To ten 39 minuta. Nauczyłem się na swoim błędzie. Tym razem nie chciałem za dużo czekać. Praktycznie nawet nie hamowałem w ogóle. Nie hamowałem w ogóle. Pięknie. Świetne wykończenie. Piękne przejęcie. Chloszek. Jakby tylko poczekał. Właśnie tutaj jeszcze ta sytuacja może być dobra. Tylko, że Brennan właśnie dobrze podał. Chloszek może wycofaj. No właśnie. Nie podaje, podaje do nikogo niestety. Tylko im teraz nie dać strzelić bramki czasem jakimś cudem. Oj, znów czemu w nogi? Czemu on w nogi się wrzuca? Tak było znowu blisko dobrego przejęcia. Znów w te nogi atakuje. Tylko nie czerwona, tylko nie czerwona. Tylko nie czerwona. Tylko żeby to nie była czasem czerwona. Też czerwona. Podobnie, zawsze też jak robię ten ślizg, on też, naprawdę to mnie też denerwuje. Zawsze jak robię te ślizgi, to on tak wpada z normalnym takim impetem potężnym. Ale wygraliśmy, dobra. Ale czemu właśnie ten zawód, czemu nie może tak, może powiedzieć tą nogą ledwo tu wjechać? A on praktycznie wpada dwiema nogami jakby, nie wiem, jakby to było jakieś, nie wiem, jakby to było jakieś MMA albo coś takiego. No, nie wiem czemu Dele Alli, ja dosłownie jedyne co właśnie... To klikam, tylko po prostu klikam kwadrat. A on po prostu wpada dwiema nogami normalnie, aby chciał mu połamać nogi. To mnie denerwuje właśnie. To mnie denerwuje, w jaki sposób on to robi po prostu. To jest mega denerwujące, naprawdę. Po prostu nie wpadnij dwiema nogami, po prostu naprawdę. Nie próbuj przejmować aż tak agresywnie. I najgorsze jest to, że City tutaj zrobiło błąd, więc kto wie, czy... No możliwe, że po prostu... Jest to bardzo możliwe, że teraz... No naprawdę, mam nadzieję, ale znając tą grę, wiem co się może wydarzyć, ale naprawdę liczę, że to się nie wydarzy, naprawdę liczę, że się nie pomylimy, przynajmniej remis, damy u siebie, jest zwycięstwo. Brennan Johnson, jesteś wielki, City zremisowało z Brentfordem, wracamy realnie do walki o wygranie Mistrzostwa Anglii. Pierwsze z Lipskiem, zrobię trening, ale i tak przesymuluję, tak już mówię, pierwsze mecze tych dwóch meczów będę symulował. Przesymulujemy tą pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że to się nic złego nam nie wydarzy. Gramy na wyjeździe i 2-2. Dobra, może być. Czyli będziemy grać oczywiście na pewno drugie spotkanie tutaj. Ale mamy ważny mecz Premier League, bo tak mówię, mamy naprawdę tam realną też walkę. I mamy United. Wow, to jest duży mecz. Bo United to jest czwarta drużyna, która walczy o to, żeby być jeszcze nawet na tym drugim miejscu w sumie. Jeśli wygramy z nimi jednak, to mamy drugie miejsce i 3 punkty straty za City. Musimy to wygrać, bo my to dalej możemy wygrać Premier League. Pora na potencjalnie największy mecz, no nie wiem, pewnie jeszcze nie największy mecz, ale jeden z większych meczów w całym sezonie.
Możemy zacząć to spotkanie. Dani Olmo. Hojlund ma troszkę za dużo miejsca. Mój błąd. Mój błąd, bo widziałem Kostę wychodzącego, ale za późno mu kliknęłem, żeby poszedł dalej. Ale właśnie on sam powinien biec. Jakby on sam biegł cały czas, to może możliwe, że byłby pierwszy tej piłki. A poza tym Hojlund przebiegł, nie wiem, wyprzedził tego jednego z naszych zawodników, jakby w ogóle tamten nasz zawodnik nie biegł tutaj. To jest niesamowite. Piękna piłka, bardzo ładne podanie, tylko czemu aż tak długo Dele Alli to przyjmował fał? Aj, nie zdążyłem. Troszkę za długo tutaj. Przejęcie, no ale nic to nam nie daje. Dosłownie zaczynam najgorzej jak się dało. Najgorzej jak się dało to zaczęliśmy to... Czemu Dele nie zrobił główki, aby nie próbował nic, aby Dele biegł tam, a byłby na tyle blisko, że powinien jakiś ruch zrobić. Jeszcze tutaj. Tylko szybko podanie, nie do tyłu. Mieliśmy tam naprawdę... Tak, super, żeście naprawdę to wykombinowali. Perfekcyjnie to wykombinowaliście. Kosta, ale... Weźcie to jakoś nie... Dobra. Naprawdę tak zniszczyli tą akcję. Zamiast potencjalnie my strzelić, to my powinniśmy przegrywać 2-0 już, bo naprawdę niesamowite, jak oni to zniszczyli. Weźcie lepiej, dajcie piłkę naprawdę, wy to naprawdę... Niektórzy też czasami lepiej, żeby nie dotykali piłki, bo czasami to naprawdę to, co oni robią. Podaj tu, jestem tutaj właśnie, mam dużo miejsca. Niedobre przyjęcie. To musi być przyjęcie, które musi od razu dawać szansę atakować. Ostry kąt. I górna siatka. Chciałem właśnie ich zmylić tym wykończyłem z takiej sytuacji. Chloszek, to jest twoja sytuacja. Chloszek, 1-1. Wiedziałem, że to jest jego moment. Widziałem, że wyprzedził zawodnika United, więc wiedziałem, że to jest ten moment dla niego, żeby strzelić. Tyle bramek już takich ważnych strzelał dla nas w taki sposób i to ponownie robi. Wyprzedził tutaj zawodników United i potem to świetnie wykończył. 20 minut, mamy szybkie wyrównanie. Dobrze, że właśnie przynajmniej, pomimo tego okropnego startu, w miarę szybko to wyrównaliśmy. Olmo. Piękne przejęcie piłki. Kulusewski. Biegnie Kulusewski. Tylko szkoda, że nie idzie tam, nie wchodzi w środek bardziej. Teraz pewnie jeszcze, właśnie bałem się, że zapomni kompletnie, ale... Dobra, jeszcze Chlożek. To może być gol. I to jest słupek. Brennan, tylko jeszcze. Może podanie. No, oczywiście pora, godzinę się zbierać do strzału. To musi być płynne, to musi być szybkie, to musi być dynamiczne. A to niestety Dele Alliemu schodziło za długo, po prostu za długo. Powinniśmy tam przejąć piłkę. Wybić właśnie o to chodzi. Jeszcze by piłkę Chloszek wygrał. Aj, Kulusewski nie podaje do mnie cel, niestety. Szkoda. Tylko nie dajmy sobie tutaj jakoś bić. Trzymaj Hojlunda. Dobry blok. Będzie rożny czy nie? Będzie. Dobry blok i piłka będzie nasza. Nie byłem właśnie fanem tego podania do mnie. Po co? Po co to podanie, jak naprawdę tam mogłem nie być właśnie i nie byłem na dobrej pozycji. Zbyt pochopna właśnie jest decyzja. Dobrze, Miguel, Gutierrez. Teraz może do nas podać. Naprawdę tak łatwo zabrałem mi piłkę. Tak łatwo mi zabrali tą piłkę. Rashford, dobrze, ja właśnie naprawiłem swój błąd. Jeszcze tutaj szansa, tylko właśnie trzeba atakować. Chloszek, podaj tutaj.
Jedno zadanie. Miałeś jedno zadanie. I cię to przerosło. Niesamowite naprawdę. Jak tyle mogę mieć miejsca, a on i tak mi nie podał. Niesamowite naprawdę. Jakim cudem właśnie mogę mieć tyle miejsca? Tyle miejsca, a on mi nie podał celnie, tylko znalazł nogi rywala. To powinno być 2-1 po pierwszej połowie. Aj, szkoda naprawdę. Nieważne, czy się strzeli milion goli, czy cokolwiek, nieważne jak dobrym się zawodnikiem, to nie mogę przejść obojętnie koło tego. Pomimo, że Chloszek strzeli dla nas bramkę, bardzo ważną. To i tak tu po prostu było to okropne, po prostu było okropne. Tylko jak nie masz podania, gdzie to nie zatrzymuj się, to nie tak, że nie możesz się ruszyć na przykład. A czasami mam wrażenie, że niektórzy zawodnicy bałem się, że nie mogą ruszyć. Jestem Kulusewski tutaj. Spójrz, może Ben. Najlepiej rozegrana akcja. Świetny przerzut do Rashforda. Tylko Paj Brian tutaj właśnie o to chodzi. Rzuta. No dobra, jeszcze. Strzał w naszym wykonaniu. Dobra, no w środek. Lepszy, że mamy rożny niż oczywiście. Wolałem widzieć to przynajmniej właśnie dobre miejsce. Chloszek, powtórzmy to. Nie, tym razem troszkę jest mocniej to niż powinno być. Brennan. To może być gol, ale ten bramkarz niestety dobrze wychodzi. Brennan, strzelaj. Brennan Johnson, prawie. Prawie Brennan Johnson. Kolejny rożny. Nie mogę strzelać. Na pewno nie mogę w takim momencie strzelać ja. Nie wiem, czy to miała być piłka. Nie wiem, co to miało być po prostu. Tezę. Kwardiol, dobra. To jest naprawdę, to mi się podoba. Wolę to często widzieć niż naprawdę jakiś głupi błąd, żeby po prostu wybić piłkę. Ja rozumiem, że odejmiemy od razu piłkę, przynajmniej nie bawimy się w jakieś podania i nie kończy to jakąś głupią akcją. Oj, nie może tam przejść. Dobrze, a to właśnie mi się podanie nie podoba. Po co mi podajesz? Po co mi podajesz, gdzie to może się bardzo źle skończyć? Jeszcze biegnij Kulusewski jeszcze. Jeszcze ich to możemy złapać tutaj. Jak on się na to zapędza? Jak on na to, można powiedzieć, brał rozpęd? Jakbym się spodziewał. Nie wiem, czy mogę tam coś zrobić więcej. Naprawdę, to było niesamowite. Nie, to ja miałem zrobić tutaj wślizga, bo bałem się, że ta piłka nie będzie moja. To mogę też je skończyć. Nie pozwolić tam właśnie przejść, dobra. Pięknie. To musi być strzał. Przynajmniej to musi być strzał. Nie podawaj. Masz sytuację. Nie podawaj. Czasami oni za rzadko właśnie są... Aha, faul. To jest faul. No, super. Oni czasami właśnie... Za często po prostu są niesamolubni. Oni muszą być częściej samolubni. Czasami muszą sobie zawodnicy pomyśleć, dobra, to jest mój strzał. Strzelam tutaj. Wymusić go do wybicia piłki. Tylko potem musimy wygrać to. Dobra, out jest dla nas. Super. Próbuję się to jakoś pokazać. Strzał w naszym wykonaniu i to jest gol. Co za akcja Dele Alliego. To jest gol na 2-1 i może na zwycięstwo. Mówiłem o tym przed chwilą, czasami trzeba być samolubnym. I to może jest czasami ryzyko, ale czasami ryzyko bycia samolubnym popłaca, bo właśnie takie akcje i takie ważne bramki się wtedy trafia. Dele Alli z kolejną ogromną bramką w tym odcinku.
Ulrich. Hojlund. Uwaga na niego. Uwaga na niego. Trzymaj go tutaj bliżej. Właśnie piątka. Wybić, 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 wybić to. Wybić to jeszcze tutaj. Dobra, spokojnie. Jest. Udało się. Udało się. 2-1. Ogromne zwycięstwo. Strzelaliśmy z Liverpoolem. Strzelaliśmy tutaj game winery. Dwa, można powiedzieć, takie game winery w naszym wykonaniu. Ogromne bramki. Ogromne bramki. Cały czas walczymy. Cały czas walczymy o to mistrzostwo Anglii. Jeszcze nikt nam tego nie zabrał. Ten mecz będziemy musieli zagrać i to zrobimy w następnym odcinku. Tabela Premier League wygląda następująco. Pierwsze miejsce tutaj ma City. Mają nad nami 3 punkty przewagi. City ma przynajmniej jeden jeszcze mecz ciężki. Burnley nie jest to ciężki mecz. Mamy ich w rozkładzie, wow. Mamy ich w kalendarzu. Mecz o Mistrzostwo Anglii. Tu jest mecz o Mistrzostwo Anglii. Wow, następny odcinek to będzie mecz o Mistrzostwo Anglii. A na razie kończę. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.